dzisiaj jest też ważny dzień. Twój mąż ma premierę swojego singla Skyon. Czy jesteś z męża dumna? Pewnie, że tak. Słyszałam go jeszcze w pierwszej wersji, teraz jest troszkę inna. To jest tytułowa piosenka do nowej komedii polskiej, romantycznej. Bardzo mi się podoba. Ja w ogóle uwielbiam Kaję. Znam Kaję od wielu lat, właściwie od początku mojego istnienia w branży. Jest cudowną, fantastyczną kobietą, przezdolną artystką, w ogóle super babą, którą po prostu lubię prywatnie. I jak się dowiedziałam, że jest pomysł i że Kaja właśnie gdzieś tam w jej głowie też zrodził pomysł współpracy z Grześkiem, to byłam, zresztą ja pierwsza chyba do Grześka zadzwoniłam i mu powiedziałam, że jest taki pomysł i że musi to zrobić. Dlatego namówiłaś. Ja byłam osobą, która przekazała tą propozycję i Grzesiek no, dostaje dużo różnych takich możliwości współpracy z wieloma artystami i no, przyznam szczerze, że często gdzieś odmawia lub to nie spotyka się z jego jakąś tam artystycznym przekonaniem. No, w wypadku Kai nie było żadnych wątpliwości. Wiem, że ja akurat nie mogłam dojechać, bo właśnie z dzieciakami byłam w Donbas. 2 tygodnie temu kręcili razem teledysk. Wiem, że całą noc do rana spędzili razem, podobno się uśmiali. Piosenka jest super. I jak nie będzie hit, to ja nie wiem, co już ma być hitem, bo uważam, że jest rewelacyjna. Czy przekazywałaś już jakieś informacje mężowi i zachęcałaś go do jakiejś współpracy, na którą się nie zgodził? Nie, chyba, bo my mamy gdzieś tam bardzo bliskie poglądy, jeżeli chodzi o nasze życie zawodowe i wzajemnie sobie często doradzamy i gdzieś się spotykamy w tym samym miejscu i właściwie wszystko, co doradzał mi on, się sprawdziło i na odwrót, więc nie było takich sytuacji.